Co udało się zrealizować samorządowcom z naszego regionu przez 4 lata kadencji? Jak układała się ich współpraca z radnymi wojewódzkimi, a także posłami reprezentującymi nas w parlamencie? Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi reporterzy polskiej telewizji regionalnej powoli dobiega końca czteroletnia kadencja samorządowców z naszego regionu. Przed nami czas podsumowań i rozliczeń z przedwyborczych obietnic. W ostatnim okresie w naszym regionie zrealizowanych lub rozpoczętych zostało wiele znaczących inwestycji, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Trwa budowa łączników węzła zachodniego i wschodniego autostrady A4. W tym roku rozpoczęła się długo oczekiwana przez Mieszkańców modernizacja Domu Kultury Mors, a także Zabytkowego Domu Kultury Śnieżka. Dobiega końca modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoka. Przeprowadzanych jest również wiele inwestycji drogowych, które mają usprawnić ruch w mieście i powiecie dębickim. Rozwijają się strefy ekonomiczne, modernizowane są miejskie, gminne i powiatowe obiekty. To tylko niektóre inwestycje realizowane w ostatnich latach w naszym regionie. Zarówno miasto Gmina, jak i jak też powiad, rozwijają się z jednej strony dzięki pomysłom i zaangażowaniu samorządowców, ale przede wszystkim dzięki konstruktywnej współpracy władz lokalnych z radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ponieważ to właśnie w Sejmiku rozdzielane są środki finansowe, które następnie trafiają do poszczególnych samorządów na terenie naszego województwa. Ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o y, samorząd województwa podkarpackiego. Tutaj też było, zwłaszcza aktywność y, naszych posłów, y, naszych radnych do Sejmiku Wojewódzkiego Stefana Bieszczada czy Czesława Łączaka. Ona w dużej mierze przyczyniła się do tego, że wiele konkretnych inwestycji tutaj mogło być zrealizowanych, y, czy to w obszarze. Kultury, oświaty, sportu, infrastruktury drogowej, łączników tak ważnych tutaj w naszym powiecie Dębickim dwóch łączników, to wszystko zasługa no, pewnej współpracy, współdziałania. Jak twierdzą niektórzy politycy i lokalni samorządowcy powinniśmy także powrócić do rozmowy na temat poszerzenia granic naszego miasta, jeżeli chcemy w przyszłości zapewnić możliwości dalszego rozwoju gospodarczego Dębicy. Koncepcje na temat realizacji tego pomysłu. Są różne i z pewnością przed kolejnymi wyborami samorządowcy ponownie powrócą do dyskusji na ten temat. Ostatnie cztery lata pracy władz miasta, gminy i powiatu pokazały, jak istotna jest właściwa i konstruktywna współpraca pomiędzy włodarzami radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego i parlamentarzystami. Już za kilka miesięcy wyborcy z naszego regionu wystawią najbardziej obiektywną ocenę samorządowcom i zadecydują, czy ten kierunek zmian i rozwoju gospodarczego dębicy naszej gminy i powiatu będzie kontynuowany w kolejnych latach. Do szczegółowego podsumowania pracy radnych i włodarzy będziemy wracali w kolejnych wydaniach magazynu miejskiego na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR. A od września zapraszamy też Państwa na cykl debat o mieście i regionie.